Młodzieżówka, bardzo proszę, Kongres Nowej Prawicy. Pani hrabino, bardzo się cieszę, że... Już, to ja jestem księżną. Tak już? Tak, jeżeli już używamy tytułów, to bardzo proszę to poprawnie. W takim razie wasza książęca wysokość. Bardzo się cieszę, że Platforma chce, aby Polska była państwem wolnorynkowym, tylko zawsze jak ci ludzie z Platformy dochodzą do władzy, to jakoś tak nie wychodzi, żebyśmy zdążali w kierunku tego wolnego rynku, ale mniejsza z tym. Chciałem podziękować... Były brawa wcześniej. Chciałem podziękować pani jako przedstawicielce sztabu wyborczego Platformy, że nie możecie dogadać się z PiS-em w sprawie debaty, bo dzięki temu pierwszą merytoryczną debatą będzie debata Palikot-Korwin-Mikke jutro o 20.30. No wczoraj widziałam. Nie, jutro o 20.30. Mam nadzieję, że jakaś telewizja to będzie debata, która nas po prostu powali na kolana, no i świetnie. Poza tym będzie bardzo wesoło zapewne, więc no dobrze, no to niech będzie, ale słowa... Pytania nie było za to podziękowania. Właśnie, to ja panu bardzo dziękuję za podziękowania i że w ogóle pan mnie tak docenia. Nie dosyć mnie pan docenia, jeśli chodzi o moją hierarchię w tej drabinie arystokratycznej, ale to odziedziczyłam po mężu, więc niespecjalnie moja zasługa. Ale może teraz tak słowo bardziej poważnie. Jeżeli mam mówić poważnie, to siedzę w sztabie. Jestem w sztabie w tej chwili, prawda? I śledzę te wszystkie telefony, wymiany maili, wymiany listów i tak dalej. No trudno jest mówić o braku dogadywaniu się czy dogadywaniu się. Jeżeli jedna strona wzywa drugą na przesłuchania regularne, dziwię się, że nie żąda samokrytyki. To znaczy, nie, a druga mówi... Tego samego dnia zaprasza, kiedy jest debata. Nie zaprasza, a druga mówi, zaproście nas. I idzie tam, gdzie neutralny grunt zaprasza. Platforma mówi, możemy też tak zrobić, jeżeli wy nas zapraszacie do siebie, my was również zapraszamy do nas. Wysyła list w tej materii, byłam tego świadkiem osobistym i nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. I czas przesłuchań, drogi człowieku młody, się skończył. Dzisiaj mamy debaty, a debaty polegają na tym, że jesteśmy albo na gruncie neutralnym i postać neutralna, jak pan redaktor, prowadzi debatę między nami, albo jesteśmy rasu jednym, rasu drugich. Jakoś się umawiamy, a nie są to warunki jednostronne. Skończyliśmy rundę pierwszą.